Dzień dobry, Ewa Łapińska. Witam na cotygodniowym porannym briefingu. Zobaczymy, jak pogoda w Polsce będzie nam się układała przez te najbliższe kilka dni. Obecnie Polska nadal jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, dzięki czemu mieliśmy dużo słońca w ciągu dnia i przymrozki, a nawet no, dość silny mróz w rejonach podgórskich w nocy. Dzisiejszej nocy na przykład było minus 11 stopni w rejonach podgórskich. Kolejne dni, zwłaszcza wtorek i środa, już troszeczkę się zmienią, ale koniec tygodnia znowu będzie słoneczny. Warto zwrócić uwagę na obecną sytuację. Tak jak powiedziałam, mamy układ wysokiego ciśnienia, więc w Polsce jest dużo słońca, dużo pogodnego nieba, ale już tutaj od zachodu strefa zachmurzenia z frontem atmosferycznym powolutku nam się zbliża i z tym frontem dzisiejszej nocy już, czyli z poniedziałku na wtorek, będą związane niewielkie opady deszczu. Te opady deszczu będą się przesuwały głównie właśnie tutaj z zachodu, z nad Niemiec, nad Polskę, tą północno-zachodnią i zachodnią. Tych opadów nie będzie dużo, to jest rząd wielkości 1-2 mm na godzinę i one dość żwawo będą przemieszczały się na północny zachód. Stopniowo będą też zanikały, także tych opadów będzie naprawdę niedużo. I kolejne dni, jeśli chodzi o zachmurzenie, jeśli chodzi o strefy opadów, tutaj widzimy kolejną strefę opadów i te opady są związane z niżem, który obecnie jest nad Hiszpanią i on stopniowo będzie się właśnie przemieszczał w rejon Niemiec, a potem delikatnie przez południową i zachodnią Polskę się przemieści. I to będą opady deszczu, które stopniowo z wtorku na środę będą się zamieniały w opady deszczu ze śniegiem. Jeżeli chodzi o ilość tego śniegu, którego się spodziewamy, to jest około 10-12 cm, ale tylko w szczytowych partiach gór, w Sudetach czy w Tatrach. Natomiast na pozostałym obszarze raczej będzie to deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. Także taka zimowa aura tylko na chwilę z wtorku na środę zawita w szczytowe partie gór. I potem stopniowo te opady będą zanikały. W czwartek w zasadzie tylko na południu Polski możemy się spodziewać dużego zachmurzenia. Na pozostałym obszarze to zachmurzenie będzie już takie duże, z większymi przejaśnieniami. Powoli powinno się rozpogadzać. I co jest istotne, kolejne dni to powrót zachmurzenia, w zasadzie powrót słonecznej pogody. I temperatura. Jeżeli chodzi o temperaturę, w najbliższych dniach, załóżmy w rejonie Szczecina, jak sobie weźmiemy na meteogram, może przerzucimy się na trochę większy, trochę dłuższy model GFS. I proszę zobaczyć, jeszcze dzisiejszej nocy i jutrzejszy dzień, mamy dość wyraźną taką zmienność dobową, wysoka temperatura w ciągu dnia, dość niska w nocy, natomiast na zachodzie Polski generalnie temperatury ujemne jeszcze przez najbliższe dni nie będą występowały. Dopiero od weekendu, sobota, niedziela, tutaj znowu będzie wysokie ciśnienie, znowu dużo słońca i ta temperatura nocami może się obniżyć poniżej zera, ale widać taki ładny cykl dobowy, że w ciągu dnia ta temperatura maksymalna będzie występowała około południa, natomiast w nocy i nad ranem będzie ta najniższa, przy gruncie nawet minus 2 może się pojawić. Jak sobie zerkniemy na temperaturę powiedzmy w centralnej Polsce, tutaj też ten rytm dobowy powróci, przy czym pierwsze dwa dni widać przy dużym zachmurzeniu i przy opadach deszczu różnica temperatury w ciągu dnia i w nocy nie będzie aż taka duża, natomiast koniec tygodnia, czyli w czwartek, piątek, sobota i kolejne dni znowu wraca właśnie ten typowy cykl dobowy z tą maksymalną temperaturą około 5-7 stopni w południe i minimalną temperaturą w nocy i nad ranem i miejscami właśnie minus 2, a być może i nawet minus 5 gdzieniegdzie się pojawi. I w zasadzie tak będzie wyglądała Tak będzie wyglądał, będą wyglądały kolejne dni z większym zachmurzeniem właśnie we wtorek i w środę, kiedy to będziemy mieli przechodzenie tych układów frontów atmosferycznych i takiego płytkiego niżu, który się rozwinie nad południową Europą. Natomiast już od czwartku dużo słońca, zanik opadów, tylko gdzieniegdzie takie niewielkie ilości chmur się będą pojawiały. I tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o temperaturę, to w nocy, zwłaszcza na wschodzie, tutaj temperatura będzie taka ujemna z przymrozkami, minus 4, minus 5, natomiast w ciągu dnia te temperatury będą powyżej 0 do 3-4 stopni na wschodzie i nawet do 8 stopni na zachodzie. To wszystko, dziękuję bardzo.